Simoneczku, cześć czołem, Czeski z tej strony, witam serdecznie w Wojnach Magazynowych po raz kolejny. Lecimy zaraz na magazyny, bo nikt nie może, ja tutaj rządzę na dzielni, tak więc wszystko muszę wykupić. Oczywiście chodzi mi o blueberry. Village People, cena od... tu nieznana jeszcze jest. Dobra, zarejestrujemy się, mamy do czwartej czas, żeby się zgłosić na... na aukcję, ale przy okazji chyba ten, magazyny też. Ojejku, znowuż się wczytuje wszystko i znów, no to muszą poprawić niestety, muszą poprawić optymalizację, jeżeli chodzi o wczytywanie gry. Bo jak się jedzie samochodem i za szybko się wczytuje gra, to no, nie radzi sobie ta gra za bardzo. Można jechać powoli, to może ten. Ale przede wszystkim to, bo ja na pewno mam tutaj do odebrania jakieś skrzynki. O, otworzyli właśnie teraz chyba nawet. Ślusarz. Every day. Od 9 do 9. Dzień dobry, panie. Proszę mi oddać dwie skrzynki. Let's go. Zobaczmy, co my tam mamy w ogóle w tych skrzynkach. Co jest tutaj? A. Drewniany kubek tylko. Dobra. To zaraz pójdziemy też to sprzedać od razu. A tu? No tego nie sprzedamy jako skrzynki, ale... naszyjnik. Bransoleta. I głębokość ściomierz wędkarski. No to będziemy mogli sprzedać, nie? Resztę to trzeba będzie wyszacować. I o ile... jakieś perły to trzeba będzie szacować tam daleko. O tyle skrzynię mogę wyszacować tutaj blisko. Tylko czy się opłaca w ogóle tą skrzynię szacować? Bo nie wiem ile ta szacowanie takiej skrzyni też kosztuje. Nie pamiętam. Podjedźmy od razu do typa. Bo on chyba skrzynię nam mógł szacować, nie? Dobra. Ziom, siema. Czy ja w ogóle u ciebie coś mam? Mam. A nie, dobra, zweryfikuj. 30 dolków, weryfikacja. No niech zweryfikuje, a tu do skrzynia to co? Chcę wypaść, ale nie może. Dobra, mamy trochę też biżuterii tutaj powrzucanej. A, dobra, chciałem jeszcze tutaj pójść i sprzedać te rzeczy, które mamy na sprzedaż. Ciema, ziom. Chciałem tak, sprzedać ci... właśnie, bo tu mamy sztuka, kultura, moda, uroda. Ale sztuka i moda to chyba jest wszystko w tym samym miejscu, jak dobrze pamiętam. Do oceny, tak. Sztuka i moda jest w tym samym miejscu. Dobra, bo tam też mamy już oszacowane niektóre rzeczy. To podejrzewam, że... byśmy się dzisiaj przejechali tam. Ale weźmy pierw może... podjedźmy... na aukcję numer 1. Dzień dobry. Let's go. Co my tu mamy? Śmieci. Stół. Stół zawsze kosztuje tak... no, plus minus 70 dolców. Tam jest coś fajnego. Nie wiem, co to jest, ale to wygląda jakby... coś cennego mogło być w tym pojemniku pomarańczowym. Ta ławka nie wiem, ile kosztuje. No i tam skrzynia, nie wiadomo co w skrzynie. Tam coś jeszcze leży, jakiś coś, ale nie wiem co to. No dobra, tam książka. A, licytujemy. Okay. Moje! Nie sprzedam wam tego. O ty gnoj, tak dużo? Jeszcze, o kurde, to jest już dużo. Nie przesadzajcie z tymi licytacjami. Moje? 222, nie wiem czy nie przypłaciłem. A jestem ciekawy, czy można tutaj przypłacić w tej grze. Dobra, zobaczmy co tutaj, jakieś śmieci. To jest to, miska. Tobie kontener najbardziej interesuje. Dobra, zobaczmy, ławka.
Za 40. A jeszcze naprawimy, to jest 56 już. Stół. Normał 99. To jeszcze więcej nawet ten stół. Pogrzebacz kominkowy. Taniuszkę, miska. Za 9. Kontener. Za 12. Zepsuty. Możemy naprawić. To już 17. To jest zepsuty. To jeszcze możemy naprawić. Czy możemy to... A nie, tu nie można w ogóle tego otworzyć. Ja myślałem, że to też będzie można otworzyć, ale gówno. Klatka dla ptaków. Zły. No dobra, no jesteśmy na plusie, nie? Jeszcze tylko ciekawi mnie, co może być tutaj w środku. O, naszyjnik. No co prawda naszyjnika to nie wycenię. Trzeba było jechać do... A zmieszczę to tutaj? Bo jestem ciekawy, czy jak ja to... O, patrzcie. Elegancko. A, jeszcze tu książka jakaś. Stara. Naprawmy książkę. No dobra. 300, no 80 jesteśmy na plusie, plus jeszcze naszyjnik, nie? Tak więc nie jest źle, nawet bym powiedział. Idziemy to posprzedawać może. O. Mieścimy to wszystko tu. Cyk, do skrzyni. Dobra, ja bym tak to zrobił. Dobra. Dobra. Klatka. Musimy to sprzedać wszystko. I chyba bym podjechał wtedy do... na miasto, żeby odebrać już tamte, co dałem do wyszacowania. 3 przedmioty jakieś. Tego jubilera. Plus... plus dać to, co mamy teraz do wyszacowania. Mamy chyba tam... Czekaj, czy ja mogę to jakoś na przykład tak zrobić? O, siedzi. Siedzi. A to na przykład bym zrobił jakoś tak. O, siedzi. No i elegancko. Czekaj, wszystko zakosiłem? Wszystko zakosiłem. No i elegancko, jesteśmy i tak na plusie. O który jest ta druga aukcja tutaj? O 5 po południu. No, no to teraz możemy na razie, powiedzmy sobie, zaszaleć i lecieć to sprzedać. Mamy 300 dolców, to trzeba pamiętać, żeby sprzedawać na bieżąco, bo później nas nie będzie stać na kupienie. Dobra, Lombard. Chcemy to sprzedać, co tutaj możemy sprzedać. Siema ziom, masz książkę, masz talerz, masz to, no i elegancko, i będzie pan zadowolony. Teraz bym pojechał do tego drugiego miasta, do jubilera, żeby... Zakończyłem weryfikację, a czekaj, bo on zakończył też, tutaj widzę. Weryfikację skrzyni, to może przy okazji podjedźmy do typa. Hello, my friend, welcome to the jungle. Jestem też ciekawy, jak ta gra się rozwinie, bo to jest wczesny dostęp też tej gry, kurczę, bo naprawdę... Ja widzę duży potencjał w takiej grze, bo lubię wojny magazynowe, 18 dolców. No to się nie opłaca w ogóle tego, weryfikować tej skrzyni. Chyba, żeby ją jakąś naprawić, ale nie... No. Nie mam jeszcze takiej możliwości. No właśnie, tą naprawą też się trochę martwię, bo ja bym to widział tak, że kupujemy lombard, kupujemy później jeszcze jakiś warsztat, koło lombarda sobie robimy i naprawiamy na przykład w warsztacie, że musimy to przywieźć, naprawić to jakoś, wyczyścić, powiedzmy, w warsztacie. O, kamień milowy odblokowany. Ja mogę ten lombard kupić. A ja mogę po prostu. Nie, czekaj. Ale że co? Że jak ten? Siema ziom.
Kup swój Lombard Blueberry. A jak mam go kupić? A, tutaj. 2000 potrzebuję, żeby go kupić. No dobra. To i tak na razie go nie kupię. Dobra, mamy do 5 czas, żeby, bo tutaj dopiero o 5 będzie ten kolejna aukcja. To jedziemy w takim razie do jubilera. Ile mam kasy? 700. Może tam przy okazji też kupimy coś, czy coś. Coś w tym stylu. Let's go. Zastanawiam się, czy możemy gdzieś na przykład coś znaleźć po drodze. Bo to by było też fajna opcja. 2000 muszę nazbierać kasy, żeby kupić swój własny Lombard. Kurna. Drogo. 2000 też te kolejne ulepszenia kosztują nas. Do naprawiania, czy tam identyfikacji, nie? Identyfikacja by się przydała na pewno. O, już. Ojej. Ojej. Wjeżdżam do nowego miasta. I zobaczcie, co się dzieje. Ty, w ogóle to ja tutaj widzę jakieś rzeczy. Mogę to zabrać? Znaleziono 4 przedmioty. Jak znaleziono 4 przedmioty? Mogę to zabrać? A, 4 przedmioty znaleziono na mojej pace. Mhm. Super. Czyli nie mogę tego zabierać. Tak nie do końca. Nie do końca to wygląda tak, jakby mogło. No dobra. West Black Elk. A właśnie, a gdzie jest ten East Black Elk? Czy my wtedy idziemy? Nie, nie jedziemy tu. Może tu? West Black. Tu jest, jakby widzicie, mosty są. Ale... nie wiem, to chyba, być może to są takie jeszcze niedokończone tereny. Ciekawe. Dobra, nie ma co ryczeć. Jedziemy w takim razie do baru. Ciekawe, czy do baru można wejść i się napić. Czekaj, to było chyba tu, nie? Tak. Jakiś kościół budują. Po co komu kościół? Dobra. Dzień dobry. Ja po pierwsze tak. Chciałbym to. A to zweryfikuj. 30 dolców. Każda weryfikacja kosztuje. Ok. A zobaczmy w takim razie teraz tak. Czy to się opłacało w ogóle? No opłaca się. Jeszcze naprawimy. O, to za stówkę aż. Dobra, to się akurat opłaca. Za stówkę też. Dobra, te weryfikować się opłaca rzeczy. Dobra. Chyba, czy jest jakaś szansa, że jak będziemy weryfikować te bransolety na przykład, to że nam wypadnie jakaś super hiper bransoleta, nie? West, rejestruj się do czwartej. Czwartej się kończy. Dobra, to może nie. Tutaj też o czwartej się kończy. Tutaj zaraz się zaczyna. Znaczy zaraz, no. Co my tu mamy? Co to jest w ogóle to? Jest jakiś bank? Lombard. Ty, właśnie, może tutaj sprzedam. Odjedźmy tutaj. A, z tej strony jest, dobra. Dzień dobry bardzo. Ale tutaj taki Lombard jest taki wielgachny. Pewnie to po prostu będzie kolejna nasza miejscówka. Proszę bardzo. Trochę zarobiłem kasy. Dobra, na tych bransoletach i tym podobnych to się da zarobić. Tylko trzeba je znaleźć, nie? Dobra. Wracam się w takim razie. Tylko którędy ja mam się teraz wrócić? Dobrze jadę? Powiedzmy, że dobrze. Powiedzmy, że dobrze. W ogóle jest jakiś taki teren jeszcze niewykorzystany. Być może później będzie
Dobra, wracamy się do naszego pierwszego miasta. Dobra, wracamy się tutaj na magazyny. I jeszcze mamy chwilę czasu tak naprawdę, żeby... Co tu jest tutaj w ogóle pis? Użyj o... A, i tutaj można... A, tutaj też można się zapisywać, okej. Czyli można przyjechać na miejsce i się... A pani co, w kolejce czeka? Rozumiem. Przycisnęło. Stormy Tender. Ci dalej, ten dalej wyrywa tą panienkę. Ciekawe, czy są, będą jakieś te jeszcze kontenery też? Bo na razie takie mamy magazyny. Kontenery podobno też. Znaczy tak przynajmniej z opisu gry by wynikało. Ja czekaj, a ty tutaj tak stoisz, to masz coś do zaoferowania? Chyba nie. Dobra, jest piąta. Możemy się zapisać. Cyk. Cyk. Where are you? Tu. Let's go. Pokaż. Ale dużo śmieci widzę. Znaczy tu skrzynia jest do otworzenia. Jakiś futerał. Nie wiem, czy to też będzie można otwierać. Ale tutaj widzę taki potencjał na dobrą kaskę. Dawaj. Dawaj, let's go! Moje! Dawaj! To jest mój! A właśnie, że nie! Moje! Kurde, 275! Nie szalejcie! Stop! Już więcej nie... ten! No co za będa? 315 zapłaciłem, kurde. Mam nadzieję, że się będzie opłacało. Ty tam cicho sieć. Oh yes. Mamy za 315. Nie wiem, czy to się opłaca. Zobaczymy zaraz. Zaraz zobaczymy. Znaczy nie, no na razie zawsze się opłacało. Niewielkim zazwyczaj kosztem. Chociaż jak się później też robi ten, weryfikację tych przedmiotów, to wychodzimy na plusik ładny na razie. A jeszcze będziemy mieli może swój ten. Dobra, sprzedaż. Co to? Klatka dla ptaków, 39. Automat z kolą. Okej. Automat z kolą. To na sprzedaż. Skrzynia unikalna. Odkurzacz. 59, 8 raczej. Wojskowy posiłek za szóstaka, piła, ten raczej nie jest jakiś tam, tego nie wiadomo, bo to możemy, tu jest jeszcze też drugi automat z kolą, to dwa automaty z kolą, To obracanie trochę też, bo ona obraca AR. Szkoda, że nie ma jeszcze obrotu w drugą stronę, bo tak trochę... No chciałbym go na przykład postawić, nie? A, idź ty panie w cholerę z tym automatem, niech leży. Dobra, Vivian z banek. Taniocha. Ta skrzynia może być dobra. Półka. Naprawa. Palety. Pompa benzynowa. Trochę tak wyglądało i to taka normalna. Dobra, czyli już jesteśmy na plusie. Dobra. Odkurzacz zły. On był złym odkurzaczem. Wojskowy posiłek. Cyk. Piła. Piła, piła i się upiła. Jakiś gliniany dzbanek.
Mieści się, mieści się. Tak trochę średnio widzę, ale... Ale stoi. Latka dla ptaków. Stoisz? Stoisz. Łóżeczko dziecięce. W takim normalnym stanie widzę nawet. No tutaj nie wiadomo co. Jest w środku, bo trzeba było do ślusarza to zawieść. No to na razie zostawimy. O, i tu jeszcze coś mamy. Myszka. Jakaś taniucha. Nie no, za 30 dolców to nie taka tania ta myszka. Taka, taka, no, porządna myszka. Niebieska taśma. Za 3 dolce. No dobra. W środku już nic nie ma. Teraz tak. Jakby to można było zabrać? Żeby to było od razu na sprzedaż. Czy to się będzie trzymać? Trzyma się. I jeszcze wózek. Tylko nie wiem, czy to wózek się będzie trzymał. No i super, wszystko się porozpindalało. No dobra, chyba będzie trzeba po wózek przyjść kiedy indziej. Z drugiej strony, jakbym tutaj powkładał do tego wózka. Dobra, nie, przyjedziemy zaraz tutaj. Musimy najpierw sprzedać to, co tam się zmieściło na samochód. Podobno jeszcze tutaj też kolejne samochody będzie można kupować. Jakieś większe może, lepsze, pojemniejsze. Dobra. Dzień dobry. Ja tu chciałem sprzedać mychę, odkurzacz i inne rzeczy. Tu pirat drogowy. Chciał mnie ten ukatrupić. Może to był jeden z tych, który przegrał z D. Licytację. I chciał mnie teraz udupić. To na pewno musiał być on. Dobra, to teraz tak. Skrzynię to prawdopodobnie będę mógł tutaj. Tak. I tego też będę mógł tutaj. A to będę mógł sprzedać. Po prostu. Czekaj, czekaj. Tu się jakieś dziwne rzeczy zrobiły. Trzymaj się. Wózek. Tak? Będziesz się trzymać? Będziesz. Tutaj już nic nie ma. Pusto. Let's go. Brym, 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 brym. Ty, tylko że ja zaraz nie zdążę. Halo? Proszę chwilę poczekać. Nie wiem, do której masz, ale poczekaj chwilkę. Johnny. To, to. A reszta to jest zamknięte. Dobra, nie wiem, czy jeszcze że ten się zamknął. A wszyscy się zamknęli. No, Jezus Maria, jak oni tu jeżdżą? Chłopie. Dobra, czyli i tak będę musiał jutro z rana zawieźć te inne rzeczy do otworzenia i zapoznania się ze specjalistami. Let's go. Lecimy do domu w takim razie. Idziemy się przespać. A chyba dom też będzie można kupić później, bo też widziałem gdzieś opis, że będziemy mogli tymi rzeczami, które licytujemy, też później sobie upiększać dom. Czyli no, jakby nie patrzeć, pewnie będziemy też mogli... sobie domek kupić gdzieś. Na razie to mamy takie, o. Cyk. Zarobione $500. Kielich najlepszy.
No, te kielichy i te bransolety i tym podobne to takie fajne. Ciekawe. Ty, zostałem rozkradziony. Ukradli mi itemy. Ukradli mi itemy. Ty, to trzeba chować je. Myślałem, że jak będzie na pace, to... To spoko, a tu widzę, że tu trzeba chować do magazynu te itemy. Ty, normalnie wzięli mi i ukradli. What the fuck? Czemu zostało mi ukradzione? Skrzynia mi ukradli, dwie skrzynie. No wiecie co? Ja pierdzielę. Tu jakiś poziom drugi widzę. Gdzie to jest do 12? 4 i 4. To chyba to będzie number one. Pokaż. Pokaż. Ale gówno. Ale gówno. Dobra. Gdzieś w, kurde, te łóżko, nie wiem, czy to będzie do sprzedania. Tam jakiś automat na wodę. Jakaś skrzynia też tam jest. No dobra, licytujmy. O, ten zaszalał. Chłopie! Moje to jest! Nie zaglądaj tam. A jak zajrzał i... stwierdził, że... Fakaj się. Moje. Łatwiutko z nimi. Dobra, 200. Zastanawiam się, czy teraz już od razu to przewozić, czy po prostu licytować wszystkie magazyny i sobie później będę na spoko... Dobra, weźmy zrobić tak, bo i tak mamy jeszcze dużo kasy. To teraz tak, ten za 120. Weźmy wszystkie magazyny i później będziemy sobie, no, itemy sprawdzać. Dawaj, co ty tu masz? Kolejne łóżko, tylko teraz takie jakieś chyba gorsze. Rowerek. To rowerek może być drogi. Jakieś książki. Tu mamy coś do... No i skrzynie, nie? Dobra, dawaj to. Musi być moje. Licitation! No kurde, moje! Ty! Przy pani! Starczy z tym licytowaniem. No nie no! Co za laska? Moja najdroższa licytacja. Nie wiem, czy teraz nie lepiej by było posprzedawać co nieco. W pierwszej kolejności. Bo ten będziemy mieli drugiego poziomu. Mam nadzieję, że to... Też z drugiej strony nie powinno przewyższyć 500. Mamy czas chyba do... O Jezus Maria. Czy ja właśnie... coś... zepsułem? Dystrybutor wody. No i co gówno ten dystrybutor wody nam daje? Gówno nam daje. Gliniany dzbanek. Świecznik. Ale gówno. I ja tutaj nie wyjdę zaraz na zero. Świecznik. Cyk. Klatka za 50.
tutaj boiler wody. No dobra, może to będzie. To nie jest takie fajne. Jest duże, to sobie na razie zostawimy. Grill komercyjny. No, też nie jest jakiś taki fajny. A co w środku? A mogę naprawić jeszcze to, dobra. O, przynajmniej naszyjnik, dobra. Dobra, to można będzie pewnie sprzedać za jakąś fajną cenę. Ktoś tu jeszcze jest w środku? Tu. I madło. Za 12. To jest zepsute? Nie, normalne, okej. Okay. Sobie tu włożymy. W sumie to możemy też spróbować tu położyć. Jest. Grill. To już tutaj zmieściłem na pewno. Z drugiej strony jeszcze możemy tutaj zobaczyć. A, zobaczmy tylko, jak tu wyszliśmy. No, niewielki plus. A, skrzynia jeszcze wypadła. Super. Zawsze marzyłem o tym, żeby skrzynia mi wypadała. Ojej, dobra, zobaczmy, co tutaj nam się udało. Stara książka, 13. Kij. Widzę, że tutaj chyba nie zarobimy za bardzo dzisiaj. Skrzynia w dobrym stanie. Chyba, że coś jeszcze w środku. O, czekaj. Stara książka. Mikrofon. Piłka za 20, stara książka. A. Czy ten kij też zmieścimy tutaj w tym? Zmieścimy, dobra. O, piłka w dobrym stanie. W idealnym. Taka piłka idealna, to proszę bardzo, ona jest droga. Książka za 12. Ja tutaj dużo zapłaciłem też za ten magazyn. Halo! Proszę mi tą książkę tutaj wrzucić. O. To cyk, cyk, cyk. Butelka jakaś, tu cyk. O, nie, to jest coś ekspres do kawy. Rower treningowy. No, całkiem fajne, to możemy sprzedać. 68. Ławeczka jaka fajna. I ekspres do kawy. Ławka jest droższa niż ten ekspres. Dobra, ale i tak jesteśmy na plusie tutaj, proszę bardzo. I to nawet lepszym niż w tamtym magazynie. Czy to się będzie trzymać? Będzie się trzymać, dobra. Czy jeszcze bym tam coś zmieścił? Może ten rower treningowy. Dobra, jedziemy. Jedziemy to sprzedać. Co tutaj mamy? O. Dobrze, przyjedziemy po to jeszcze. Spokojnie. Idziemy tylko posprzedawać rzeczy, które mamy, żeby nas ten stać było na ten, na tą jeszcze jedną aukcję. Dzień dobry. Ja tutaj ze sprzętem. Dobra. Ale czemu mi to poznikało wszystko? Przecież jak wcześniej miałem jakieś drogocenne rzeczy, to mi nie znikały z tej paki. A ta skrzynia i... się teraz zastanawiam. Ej, czy to naprawdę znika? Dobra, czekaj. Która jest godzina? 12 PM. Mm-hmm.
Dobra. Jakbym to jeszcze tak gdzieś tutaj. O, o, o! Stoi. Stoi. Duże gabaryty teraz jadą. W sumie jakbym tam jeszcze gdzieś coś wcisnął u góry, to mógłbym wcisnąć tutaj do góry. Ale to wtedy może by się spierdziło inne rzeczy. Dobra, sprzedamy to jeszcze i zaraz idziemy dalej wcisnąć kolejne te licytacje. Ale tylko już poziomu drugiego, to będzie jakaś lepsza, dlatego chciałem trochę kasy nazbierać na to. No muszę też nazbierać trochę więcej niż te 2000 kasy, trzeba pamiętać, bo jak wydam 2000, to nie będę mógł kupić magazynu jakiegoś. Muszę sobie zostawić zapasik, nie? Dobra, idziemy jeszcze zrobić tą licytację kolejną. Takiego poziomu drugiego jakiś widzę. Zobaczmy, co tam będzie. Dzień dobry. To jakiś biznesmen przyszedł nawet. Hantelki, jakiś robot. Jakieś krzesło w dobrym stanie. Tu jest jakaś... A to jest chyba taka na sprzedaż skrzynia, nie? To nie jest taka, co tam coś jest. Jest też rowerek treningowy. Tam z tyłu coś widzę. Skrzynię na pewno. Globus. No... To musi być moje. To musi być moje. I co? Moje! Ty, z tego co widzę, to jak levelujemy jakąś wioskę, to wtedy się pojawiają też lepsze aukcje. Trzysta. Okej. O kurde, grubo tutaj. I co? I co? No, co? Prawie 500 już. Ja ciekawe, jakbym nie miał kasy. Może nie mógłbym licelować wtedy. Dobra, jest. Za 484, no mam nadzieję, że to się będzie opłacać. Mam nadzieję, że to się będzie opłacać. Dobra. Ale po kolei. Bo my musimy też te łóżko tutaj. My musimy tutaj też jakoś te łóżko tutaj przewieźć, nie? Dobra. Dobra. Idziemy liczyć. Niska. Dzieło sztuki. Za 7 dolców. Robot. Kurczę, myślałem, że ten robot to będzie coś lepszego. Tak szczerze powiedziawszy. Myślałem, że będzie drożej. Krzesło. To mam nadzieję, że to będzie... Oho, stan idealny. 126 dolków. To akurat było fajne. Stoisz, stoisz. Garnek, rondel. Nic takiego. To wiedziałem, że to jest to świecznik. No świeczniki nie są jakieś drogie. Kto by się spodziewał? Stara książka za dziewiątaka. A, wpadła. Grzejnik za 14, kurczę, no też nie jest drogo. Kurde, ej, ja tu chyba w topie. Ja tu chyba w topie, chyba że ten grzejnik jeszcze będzie lepszy. Stojak wędkarski to tak średnio. Rower treningowy średnio. Automat z kolą. O, ten jest dobry stan, dobra, to jest...
Okej. Okay. Dobra, jesteśmy już na plusie. Globus to tak średnio. Zestaw ciężarów tak średnio. No, tutaj jeszcze jakieś bransolety, nie bransolety i inne bajery. O. Bo za 20, za dwójkę, ale mogę to jeszcze naprawić, żeby było za trójkę. No, zawsze dolar do przodu, nie? I co tu jeszcze? Piłka baseballowa. Ale to też... No i co? I będziemy na plusie. No będziemy na plusie, no. Nawet nie znając jeszcze wartości tych innych przedmiotów rzadkich. No i tak jesteśmy na plusie, dobra. Więc nie jest źle. Mogło być gorzej. Będziemy już posprzedawać te rzeczy. Dzień dobry. Panie. Widział pan to? Sport i te inne rzeczy. No fajnie by było je pójść. A się gdzie możemy identyfikować rzeczy sportowe? Tutaj. Tutaj. Jakieś nowe miejsce, nie? Chyba, że te sportowe bym na razie wkładał. Już nie, no mamy trochę tych też jeszcze biżuterii, mamy trochę do identyfikacji. Dobra. To jeszcze będzie też do identyfikacji. Czy tu możemy też sobie otworzyć, żeby sobie pomóc? W razie czego? Dobra, automat. Z rakokolą. Stojak wędkarski. No, a nie. Ciężary. Bierzemy. Grzejnik duży. Dobra, zmieszczony. Grzejnik mały. Rover i Globus. Stoi, stoi. Jak stoi, to dobrze. Lecimy jeszcze to wszystko oczywiście opchnąć. Mam nadzieję, że się da. I teraz będę musiał wszystko chować też do tej. Bo mi znowu rozkradną. I tak, to sprzedajemy, to. Dobra, łatwiutko. Identyfikacja będę mógł zrobić w skrzyni tutaj chyba, nie? Dobra, siema ziom, masz tu skrzynię, zweryfikuj mi ją. Dobra. I jedziemy do domu, tylko jeszcze zatankuję po drodze. Z drugiej strony, i która jest godzina? 5. Czy ja bym do 9 zdążył na tam... Zdążyłbym. Chodzi mi, żeby pojechać do jubilera. No, to byśmy mogli do jubilera pojechać i odebrać to, co tam miał zweryfikować. Plus dać to, co teraz już mamy znalezione. Może jeszcze do tego sportowca bym zajechał po drodze. Dać mu tą piłkę do identyfikacji. Ile wtedy będę miał? Nie wiem, ile będę wtedy miał. Bo tamte kosztowały po 100 coś. Zależy też, w jakim stanie będą.
te bransolety. Wcześniej przynajmniej tak nam wychodziło, jeżeli chodzi o cenę, nie? Ale... I tak będę musiał wydać na identyfikację tutaj jeszcze. Dobra, zobaczymy. Może wyjdzie, może nie wyjdzie. A, muszę też zatankować, trzeba pamiętać. Ciekawe, co by się stało, gdybym nie miał benzyny i gdzieś stanął w polu. Czy można wtedy, nie wiem, w kanister? Czy można w kanister? Bium, 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 bium. Chłopie! Dobra. Kurde, jeżdżą jak potłuczeni tutaj. Czerwone światło? Nie dla mnie. Dobra, a jakbym teraz tak zaparkował się na przykład tutaj, czy on mi wtedy to do samochodu będzie wpadał, powiedzmy? Właściwie to ona, nie? Teraz się zastanawiam, czy od razu to nam do samochodu w takim razie. Nie. Albo tak. Nie, nie do końca. Nie do końca. Piłka baseballowa i mikrofon. A, elektronikę też mam, mikrofon. To jest złe. Ale chyba nic nie ma zepsutego, nie? A, tu jeszcze jest. Zły. Dobra, nie, całkiem fajne ceny tutaj widzę. Dobra, gdzie jest jeszcze elektronika, którą bym mógł... Tu jest elektronika. Czy ja zdążę? Elektroniki. Oho. Aha. Aha. To fajnie, że samochodem tu mogę się ruszyć. Drzwi zablokowane. Odblokuj. O, dobra, już. Działa przynajmniej to. Tylko którędy teraz ja mam jechać? Elektronika, tylko czy ja zdążę? Bo do 9 wszystko chyba, nie? Panie! Panie kochany! Czy to jest to z elektroniką? RSO? Chyba tak. Dzień dobry. Proszę mi ten mikrofon zweryfikować. Cyk. Jeszcze był gdzieś sport, ale to był na tej ulicy. I fajnie by było jeszcze zdążyć sprzedać to wszystko, ale to może być ciężkie do zrobienia. Gdzie jest ten sport? Chłopie! A nie, ty babo. Zweryfikuj mi to. I teraz... Gdzieś tu był jeszcze... Lombard. Dobra, widzę go. Czy zdążymy? Może tak, może nie. Kto wie? Tu jest Lombard. Szybko, szybko, szybko! Zaraz zamykają. Jezu, to jeszcze tak daleko do tej. Do lady. Słuchaj. To. Jestem bogaty. 1800. Ej, dobra, ładnie zarobiłem na tych. Opłaca się je weryfikować mimo wszystko. A przynajmniej te ostatnie. Dobra, to co? Chyba tyle na ten moment. I
chyba tyle na ten moment, tak mi się wydaje. No, 1800, no. Czy jest jeszcze jeden dzień? O, weryfikację też zakończył tam typu. Już będzie miał zamknięte, jak dojedziemy. 1800, tam mamy skrzynię, trochę do weryfikowania przedmiotów też oddałem różnych. Czy jutro nam się uda uzbierać na nowy lombard? Nie mam pojęcia, szczerze powiedziawszy, ale jest duża szansa, że jednak będziemy mieli lombard już jutro. Tak mi się wydaje. Dobra, moi mili państwo, zasuwamy do domu. Zobaczymy, ile zarobiliśmy dzisiaj na statystykach. Myślę, że to będziemy sobie... Kurczę, fajnie było tutaj... Widzę... Fajnie się w to gra. Natomiast widzę, że to jest tak zrobione... Tak po najniższym... Może nie najniższym. Bo najniższym mieliśmy też taki... symulator, powiedzmy, tych wojen był. Że tylko się klikało, że na miejscówkę jedziesz, licytujesz i później z powrotem do domu, nie? Jest tu fajnie to zrobione, tylko widzę też potencjał, żeby zrobić to jeszcze lepiej. No ale jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. Tak to podobno mówią. Właśnie nie ma tu... No, gdzie ukradli mi te kufry i te im podobne? Rozkradli mnie. Rozkradli złodzieje, sąsiady. Sen. Jak to wygląda? Paliwko wydane. No 600 zarobione. Na szyjnik najwięcej. Dobra. Moi mili państwo, na tym sobie skończymy dzisiejszy odcineczek. Oczywiście. W kolejnym będziemy oczywiście nowe aukcje. Ile tutaj mamy dzisiaj w tym? Dwie mamy. Pierwszego poziomu, kurczę, tylko. No dobra, no. Tylko dwie. Tymczasem, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara.